Dzień dobry Państwu. Marcin Szłański, Szłański, Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu działaj.pl. Proszę Państwa, w ramach cyklu dla Frankowiczów tym razem opisujemy dla Państwa raport MBanku, który dotyczy e, sytuacji e, kredytów frankowych, właśnie, które posiada MBank e, i sytuacji w pierwszym kwartale 2022 roku. Proszę Państwa, z statystyk, które w tym właśnie raporcie są, mamy następującą informację. W pierwszym w pierwszym kwartale 2022 roku wydano aż 255 wyroków w sprawach frankowiczów właśnie z M-Banku, z czego 251 to wygrane frankowiczów. Tylko w czterech sprawach wygrał M-Bank. Jak to przenosimy na statystyki? No to oznacza, że 98,5% spraw przegrywa M-Bank w swoich kredytów frankowych. Tylko 1,5% spraw jest wygranych przez bank. Warto odnotować, że aż 76% spraw dotyczy wyroku unieważniającego i tutaj mamy tą przewagę nad odfrankowieniami. Warto też odnotować, że aż 27% klientów kredytobiorców frankowych M banku jest już w sądzie. A co oznacza to? Oznacza to, że 73% Frankowiczów M banku jeszcze nie poszło do sądu. Trzeba działać. Zachęcamy. Proszę Państwa warto odnotować odnotować również takie dane, że na koniec y, y, tego kwartału pierwszego 2022 roku toczyło się aż 14 705 spraw indywidualnych przeciwko M-Bankowi, z czego ponad 14 400 spraw to dotyczyło unieważnienia umowy kredytu. Y, warto odnotować, że bank rzeczywiście na koniec pierwszego kwartału 2022 roku odnotował zysk ponad pół miliarda złotych jednakże jednocześnie ma założone rezerwy na kredyty frankowe i te rezerwy wynoszą ponad 192 miliony złotych. Warto też odnotować jaka jest kwota, wartość tego, tego całego tych całych kredytów frankowych, które znajdują się w banku i to jest kwota wartość bilansowa aż 8,8 miliarda złotych. Ciekawostką jest to, że wśród tych czterech spraw wygranych przez Mbank w pierwszym kwartale 2022 roku jest wygrana ponowna w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym Włodzi w sprawie sporu zbiorowego, gdzie 1700, 1725 członków tej grupy, czyli Frankowiczów, reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów z Warszawy prowadzi spór przed e, sądem okręgowym. E, ten spór toczy się już od 2016 roku. Był sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, znowu jest sąd pierwszej instancji i e, tutaj mamy sytuację taką, że 9 lutego 2022 roku e, sąd okręgowy oddalił powództwo. Niestety argumenty, które były przedstawione zarówno w uzasadnieniu, jak i w e, ustnym uzasadnieniu, jak i pisemnym uzasadnieniu, no są e, mówiąc krótko e, nie do końca trafne i e, w związku z tym Frankowicze złożyli już na początku kwietnia 2022 roku apelację i czekają na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Warto odnotować, że tą sprawę prowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego Jacek Pasikowski, który ma bardzo dobrą renomę, jeśli chodzi o orzecznictwo na rzecz Frankowiczów, uwzględniające ich powództwa. Tutaj trzeba powiedzieć też o tym, że w tym sporze zbiorowym mamy do czynienia z. Udzielonym po raz pierwszy w Polsce e, zabezpieczeniem e, udzielenia e, za, zabezpieczeniem kredytu, zabezpieczeniem powództwa mianowicie Frankowicze nie płacą rat kredytu, jeżeli spłacili już kwotę kredytu nominalnie i mogą o takie zabezpieczenie wystąpić i bank musi takie zabezpieczenie respektować. Warto odnotować, że to zabezpieczenie jest z czerwca 2020 e, roku i to zabezpieczenie jest wydane przez Sąd Apelacyjny i jest prawomocne, więc nie podlega e, zaskarżeniu. I każdy Frankowicz z tej grupy 1725 może taki wniosek o e, wstrzymanie płatności rat kredytu złożyć do banku. E, jak mBank szacuje swoje prawdopodobieństwo przegranej? Bank wskazuje, że orzecznictwo nie jest zbyt jednoznaczne, że to są sprawy, które są różnie rozstrzygane i w związku z tym prawdopodobieństwo przegranej to tylko 50%, zdaniem, zdaniem banku. Co oczywiście jest niezgodne z tym, co powiedzieliśmy na początku, bo prawdopodobieństwo przegranej jest powyżej 98%. No ale M-Bank tak relacjonuje swoje informacje. Co ciekawe, M-Bank wskazuje, że dotyczy, dotychczasowa linia orzecznicza nie jest spójna, że jest niejednoznaczna. Co też nic bardziej błędnego, bowiem właśnie jest spójna. Właśnie potwierdza, że te umowy są nieważne i należy je unieważniać. Proszę Państwa, warto odnotować też w tym raporcie o tym mowa, że był pilotaż ugód, które mBank proponuje swoim klientom. W sumie tylko 8% ugód zostało zawartych. Co ciekawe, również nasz klient otrzymał taką propozycję ugodową i z propozycji ugodowej wynikało, że rata w złotówkach będzie wyższa od raty kredytu, który płaci w tej chwili we frankach szwajcarskich. Oczywiście nie będzie ryzyka kursowego, no ale rata kredytu wzrośnie. Bank Twierdzi, że to nie warunki ugód były przyczyną tej niezbyt dużego zainteresowania zawieraniem ugód, ale cztery elementy. Po pierwsze, kwestia podatkowa, jak zostanie rozstrzygnięta kwestia umorzenia części zobowiązania. Tutaj już mamy kwestię rozliczoną i Ministerstwo Finansów wydało odpowiednie rozporządzenie, które potwierdza, że nie ma od tego umorzenia podatku. Po drugie, kwestia kursu franka szwajcarskiego, który istotnie wzrósł. Po trzecie, kurs franka, ale również kwestia, kwestia związana ze stopami procentowymi dotyczącymi kredytów złotówkowych. One również wzrosły. I to oznacza tyle, że ta oferta nie jest korzystna. No i ostatnim elementem, który no, jest geopolityczny, czyli wojna w Ukrainie, to również zniechęciło zdaniem banku do zawierania ugód z bankiem. Zdaniem banku, jeżeli wszyscy klienci przyjęliby e, propozycję ugodową banku, to kosztowałoby to bank 2,89 e, miliarda złotych, e, i w związku z tym jest to rzeczywiście korzystniejsze dla banku. I to właśnie na tym polega. Te ugody proponowane przez m są korzystne dla banku, nie dla Frankowiczów. Proszę Państwa, jakie wnioski z, tej, z tego raportu? Po pierwsze. M-Bank jest liderem, jeśli chodzi o przegrane z Frankowiczami, i tutaj, tak jak powiedzieliśmy na początku, 98,5% spraw przegranych. Po drugie, co czwarta umowa frankowa jest już w sądzie, ale to oznacza, że 3 czwarte klientów frankowych M-Banku jeszcze pozostało w domu. Nie działa. Co oznacza tyle? Zachęcamy do działania. Proszę Państwa, kolejny wniosek z tego raportu to pilotaż ugód to fiasko. Generalnie ugody proponowane przez M-Bank są niekorzystne, są mniej korzystne od wyroków sądowych i jednocześnie y, wprowadzają tak naprawdę y, utrudnienia dla takich frankowiczów, którzy staną się kredytobiorcami złotówkowymi, bo raty miesięczne będą wyższe niż dotychczas. No i na koniec, na koniec warto podkreślić, że Frankowicze korzystają z unieważnień, korzystają od Frankowień i tak jak i nasi klienci działają i podjęli już, po, poskładali już pozwy, my już wygraliśmy z Zembankiem. Tu zachęcam do przejrzenia naszych vlogów na temat wygranej z Zembankiem i w związku z tym potwierdza się to, że w tak naprawdę M-Bank ma umowy, które powinny podlegać unieważnieniu albo odfrankowieniu. Proszę Państwa, zachęcamy do działania. Szołajski Legal Group od wielu lat pomaga Frankowiczom i, mówiąc krótko, Frankowiczu, działaj! Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group. Do usłyszenia!